A o niektórych jej słabościach od lat krążą legendy. Podobno uwielbia czekoladę i gin, a najlepiej czuje się podczas wyścigów konnych i w towarzystwie swoich pupili, psów rasy Welsh Corgi. Łukasz Kowalski, TVP Info. A my wracamy do naszej rozmowy. W większej części swojego ekranu cały czas mogą Państwo obserwować to, co dzieje się na Tamizie. W naszym studiu goście, eksperci w dziedzinie, o której rozmawiamy, dr Janusz Sibora i dr Jan Tarczyński, przypomnę. Dr Janusz Sibora przyniósł ze sobą taką małą replikę, nie wiem, czy to jest właściwe określenie. Nie, oryginał, to jest oryginał. Gazety. Gazety, tak, ale chciałam powiedzieć o tym nadzwyczajnym zaprzęgu, czyli kareta, konie. To, co Państwo... Tak, no to jest w sumie to jest kopia tej karety koronacyjnej. Bardzo popularna, jako no, Anglicy kochają nawiązanie do tego ceremoniału, kochają królową i przypominanie o tym jest już tak oczywiste, że my będziemy tu w sumie raczej należy zaprosić widzów, bo pojutrze będzie właśnie parada dziękczynna, kiedy to królowa, ujrzymy i Katie Williama, i królową oczywiście w przejeździe, bo dzisiaj jest święto Tamizy, a za dwa dni będzie święto Londynu i zobaczymy właśnie przejazd powozów. To jest oczywiście odpowiednie stajnie królewskie są, które gdzie są te wszystkie, no ten słynny z 1902 roku. State Lando. Tutaj trzeba powiedzieć, że te drzwiczki tych karet były zdobione przez najlepszych malarzy, więc tutaj jeśli zachowały się te obrazy, poddawane są restauracji. I jak duży był ten orszak królewski, ja może pokażę, to jest gazeta z dnia właśnie, z 2 czerwca 1953 roku, z dnia koronacji. Powóz królewski był w środku, bo część osób, na przykład głowy koronowane, jechały wcześniej, książęta i osoby stojące niżej w hierarchii były później, byli tam przedstawiciele miast, no tutaj można by godzinami o tym opowiadać, jak ta każda gazeta drukowała właśnie tego typu program. Oczywiście są tu liczne zdjęcia, jak ludzie czekali nocami przecież na to wydarzenie. I proszę zwrócić uwagę, sam ubiór królewski, kostium ceremonialny w Anglii, to historia tego kostiumu, to jest po prostu prawie dział nauki, którym trzeba by się zająć, bo mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o ubiory osób powożących tym powozem, to taka osoba posiada 4 różne mundury na różne okazje. One się tam różnią guzikami czy też tymi elementami dodatkowymi. No i Anglicy też potrafią właśnie, jeśli mówimy o tym, co dzisiaj jest, o tej pompie angielskiej, o tym ceremoniale, to wszystkie te elementy tego ceremoniału szczegółowo zostały opisane. Warto powiedzieć o tych salutach, bo może to dużo pytań otrzymuje, dlaczego takie różnice. Podstawowy salut 21 to jest ten podstawowy salut, ale proszę zwrócić uwagę, kiedy mamy też salut z 41 salw i te 20 to jest dochodzi wtedy, kiedy to jest z Tower jako królewskiego miejsca lub z Hyde Parku. Ale Tower ma jeszcze dodatkowo, czyli na przykład z Hyde Parku słyszymy zawsze jest 41 salw, czyli 21 podstawowych i 20, że jest to Royal. Natomiast jeśli chodzi o Tower, to tam jeszcze jest dodatkowe 21, dlatego łącznie 62 salwy, bo 21 salw oddaje Londyn jako hołd królowi od 1828 chyba, ale płaci za to 20 funtów. I tam jest problem z tym płaceniem za ten salut, ale może być jeszcze salut podwójny, 62 plus 62, jak są urodziny królowej w sobotę czerwcową i w ten dzień wypadają urodziny małżonka królowej, to tak było kilka razy dotychczas, 3 czy 4 razy, że 124 salwy. Tak. Największy salut 240 coś salw, jak Jerzy V się koronował, bo kazał strzelać sobie jak jechał, jak wracał we wszystkich tych fazach. Proszę bardzo. Powiedzmy jeszcze przez chwilę o tych uroczystościach, bo one są kilkudniowe, przed nami jeszcze street party. One trwają, prawda, równocześnie. To jest ewenement, prawda, brytyjski.
Niezwykłe uroczystości polegające na tym, że obywatele Wielkiej Brytanii grupują się na ulicach swoich miasteczek, swoich dzielnic, zastawiają stoły. Stół potrafi na przykład, prawda, zmieścić 500 osób, prawda, sąsiadów z danej ulicy, którzy manifestują swoją radość z tego, że mogą świętować uroczystości ku czci królowej. To się nazywa street parties. One są bardzo popularne, są... Zachęcają do organizowania. Proszę spróbować, przepraszam bardzo. Proszę tutaj w tej chwili pan doktor będzie demonstrował sprzed lat takie street party. Tak, to jest po prostu, żeby tu dopowiedzieć to, o czym tu pan doktor mówi. Ewenement i takie ciepło emanujące z tego. Tak, koronacja i pokazywano przecież już w kilka dni po koronacji. Ale jak pan doktor komentował uroczystości dotyczące ślubu księcia, prawda, z księżniczką, prawda, teraz niedawno, Kate. To właśnie Kate, to również odbywały się takie street party, gdzie wizerunki księcia Williama i prawda, księżniczki Kate były na domach zawieszane. Tak, tutaj pokazano nie tylko jak Londyn właśnie świętował, ale jak wieś angielska przyjmowała to, a muszę powiedzieć, w tych przygotowaniach przed tymi uroczystościami też Daily Telegraph czy Guardian pokazywał zdjęcia królowej, która osobiście rozmawiała z osobami przygotowującymi, przecież to jest ogromna ilość dań, które trzeba wydać i przygotowywano bardzo nowoczesne menu i nawet królowa też dopilnowała, czy prezentowano jej ławki, jakie tam będą, żeby to były odpowiednio wygodne ławki, stabilne, czy wchodziła w te szczegóły i ja myślę, że królowa bardzo dba o ten wizerunek, żeby na przyszłość już przekazać, jeśli chodzi już o trzecie pokolenie, które przejmie rządy, żeby ten bardzo nowoczesny wizerunek przekazać. No i też podobno zamówiła królowa tu też dzieło muzyczne, tu 7 kompozytorów, nie tylko mamy handlowskie przecież dzieła, ale na ten chce pozostawić też taki pomnik muzyczny, więc usłyszymy również to dzisiaj już coś i jeszcze koncert jutro wspaniały. Kończy się nam czas, pan doktor Tarczyński jeszcze chce nam coś pokazać. Uzupełniając to, co pan doktor powiedział, chciałem pokazać takie właśnie patriotyczne ciasto wykonane na cześć, prawda, królowej. Jest to fragment gazety, którą mam przyjemność wydawać w Londynie, Dziennik Polski, Dziennik Żołnierza. I to jest opisana wizyta królowej w Richmond Park na 15 dni przed tymi uroczystościami, które dzisiaj mają miejsce. To jest fragment ciasteczka. Patriotyczne ciasteczka, tak. Bardzo to jest ważne, fragment uroczystości. Dziękuję bardzo panom. Dziękuję za to godzinne, wspaniałe spotkanie. Doktor Janusz Sibora i doktor Jan Tarczyński byli naszymi gośćmi. Oglądaliśmy to, co dzieje się w Londynie, na Tamizie, ale oczywiście do Anglii. W następnych serwisach będziemy wracać. A następny serwis już za chwilę o 16:30. Zapraszam. Dziękuję.